Było pytanie, jak mam Boże Ci dziękować? Jak można dziękować komuś, nie znając go? Czy mogą być tacy w tym świecie, co chwalą tego, którego nie poznali? Ale Bóg widział tę biedę żyjącego człowieka tu na ziemi i nie mówił już przez proroków, ale przemówił w Synu. W naszym tekście jest niewłaściwie napisane, tam jest przez Syna. Proszę to sobie poprawić. W Synu. Jeśli będzie przez, to tak jak przez proroków, przez inną osobę, ale On, który objawił Boga i Ojciec, byli jedno, więc w Synu. Więc kto to w końcu jest, ten Bóg, żeby moje czy Twoje serce mogło się otworzyć i widzieć powody ku temu, by wdzięczność serca mogła wypływać. Gdyby ktoś nas tu obecnych zapytał, kim on właśnie jest, ten, który Boga objawił? Gdyby to było pytanie, kto to jest Jezus, czy kim jest Jezus, to może w tym wielkim domu chrześcijańskim nie jeden by jakąś odpowiedź dał. Ale Pan Jezus, chodząc tu po tej ziemi, właśnie zadał inne pytanie. I przeczytamy jeden wiersz z Mateusza 16. To jest 13 wiersz. Mateusz 16 i 13 wiersz. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Dziwne pytanie. On nie postawił tego pytania, za kogo mnie w tym imieniu Jezus ludzie uważają. Cezarea Filipowa, właściwie to tak już północ, niedaleko góry Hermon, bardzo daleka droga. Ja już nie wiem, jak tam dotarli, ale na ogół to się pieszo tam szło. Możemy to sobie wyobrazić. Co pędziło tego człowieka, który się pyta? Bo Żydzi wiedzieli, a nie tylko wiedzieli, oni wiele wynieśli z tych nauk pięcioksięgu i z tych pism i psalmów, które były czytane w synagogach, ale również trzeba powiedzieć wyraźnie, że w tych domach, jakbyśmy na to nie patrzyli, było to prawo Boga w jakiś sposób przekazywane na potomków. Teraz się zatrzymujemy na chwilę i sobie rozważymy w sercach, każdy może sam. Jak to jest w moim czy w Twoim domu? Czy rzeczywiście tam jest coś przekazywane dzieciom? Rodzice to czynią, może akurat jest tak, że nie są rodzice wierzący, ale gdy jeśli są wierzący, czy oni swoim dzieciom przekazują te cudowne prawdy Boga? Wdzięczność może jedynie się odnieść wtedy, jeśli w sercu moim czy Twoim nastąpi miłość. Miłość jest związkiem doskonałości, ona nie żąda.
w tym związku doskonałości, jeśli tak już myślimy o małżeństwie, to widzimy obszar, gdzie w ogóle nie powinno się zrodzić pytanie, czemu ty tak, a czemu ja tak. Oni są jedno. Nie wymagają od siebie potwierdzeń. To jest delikatny związek. Miłość jest czysta. Ale jeśli byśmy spojrzeli na tego, skąd ta miłość wypłynęła i wpłynęła do twojego czy mojego serca, mówię o tych, którzy się znowu narodzili, to są tacy, co nie mówią, że są znowu narodzeni. To są tacy, którzy przeżyli ten moment znowu narodzenia. Jeśli takiego momentu nie było, nie było pieczęci Ducha Bożego. Bóg słyszy, ale Bóg jednak widzi, co się dzieje w sercu tego, do którego w łasce Bożej dociera promień Ewangelii. Co się dzieje w takim sercu? Czy to jest szczere? Czy to tylko język coś tam mówi? Jeśli tak jest, i Bóg widzi szczerość tej chwili, tego wyznania i pokuty, jest akceptacja. Duch Boży może zamieszkać w nowo narodzonym człowieku. Oczywiście ci uczniowie nie byli nowonarodzeni, bo nie było jeszcze dzieło krzyża, ale oni mieli życie z Bogiem. Tak jak wszyscy mężowie Starego Testamentu. Życie z Boga. Nie mieli tego wejrzenia i przejrzenia i poznania tych rzeczy, tak jak to teraz ma wierzący, w którym Duch, ta boska osoba, zamieszkała w tej przestrzeni nowo narodzonego serca, w tej przestrzeni czystej. Więc pyta się Pan Jezus uczniów swoich, nie tych Żydów, uczniów się pyta. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Zauważcie, pyta ich, czy ich ucho w tej przestrzeni żydowskiego kręgu miało jakąś komunikację, czyli informację, czy oni tam przebywali, czy coś słyszeli. Ich się pyta. I na ciebie Bóg, Pan Jezus, powiedzi do mnie, co ty możesz powiedzieć o twoim sąsiedzie? No jakbym go nie znał, nic bym nie powiedział. Czyli jest tu pewne takie ostrzeżenie, byśmy nie zaniedbali tego, co wiemy o Panu Jezusie. Bo kiedyś się Pan cię zapyta przez obcego człowieka, co ty wiesz o Synu Człowieczym? Ja myślę, że w tym świecie to, czyli w tym wielkim domu, mało kto by mógł odpowiedzieć na ten temat, kto to jest ten Syn Człowieczy, a cóż dopiero. A myślę, że i wielu wierzących by miało problem. Syn Człowieczy. Ale dla Żydów ten tytuł Syn Człowieczy nie był wcale nieznany. Jeśli tak sobie prześledzimy, na ile Pan pozwoli, tych myśli, w jaki sposób oni znali Syna Człowieczego, a może to i są ludzie nie z żydowstwa, bo może być to na przykład Hiob, który dokładnie wiedział, kto to jest Syn Człowieczy. Myślę, że to jest 16 rozdział, to możemy sobie to odnaleźć gdzieś. To Żyd również wiedział, kto to jest Syn Człowieczy. I skoro te pojęcie, które wynieśli z tych domów, to potwierdzało, że w tych domach jednak te prawo Boże i te rzeczy Boże tego wybranego narodu były w jakiś sposób pielęgnowane, jest odpowiedź. To ci Żydzi tam w różny sposób odpowiadają. Tak jakby teraz ktoś się zapytał, kto to jest Jezus, to jeden powie, no urodził się w Betlejem, a kiedy, no to wiadomo, że się świętuje święta w grudniu. Jeśli byśmy powiedzieli, z czym człowieczy, tu byłby problem.
Bo Syn Człowieczy to nikt inny, tylko człowiek. Dlatego Pan Jezus pyta, co oni sądzą o mnie jako o człowieku? Postaw sobie to pytanie, czy teraz ludzie sądzą o mnie jako o człowieku? Jak oni mnie postrzegają? Co oni widzą? Jak mnie śledzą? Bo nie myślmy, że diabeł nie śledzi nas. On nas widzi zawsze. I w tych najbardziej smutnych momentach potrafi z nas zakpić, wystawić nas na pośmiewisko. Ale oni znali te rzeczy i odpowiadają, i to w tym wierszu następnym, którego nie będziemy czytać, to tam jest odpowiedź świadectwa Pana Jezusa. On musiał coś uczynić, musiał żyć, on musiał mieć komunikację z tymi ludźmi, on musiał okazywać zewnętrznie stosunek do nich, miłości. Nigdy tej pogardy nie było na jego twarzy, co się u nas niejednokrotnie zdarza, bo człowiek to potrafi zapamiętać, to do grobowej deski, żeby tam ktoś coś, nawet brat zgromadzenia, złego powiedział. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I teraz, żeby to tak co nieco rozjaśnić tę myśl, to otworzymy dwa psalmy, 8 i 2. A jeszcze przeczytam z tego Księgi Joba, jeden wiersz, to był 16, tak jak powiedziałem, rozdział 21 wiersz. Aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem. Tu mówi człowiek z Moabu. Na korzyść Syna Człowieczego sprawę z bliźnim. Tam też trzeba poprawić Syna Człowieczego, tam ma być dokładnie w oryginalnym języku tak jak napisane. Teraz psalm. Ten psalm może i niejednokrotnie był czytany w synagogach. Jest to psalm proroczy, chociaż nie jest tam w Starym Testamencie, w pismach, w proroctwach i w psalmach i w księgach Tory nie ma nic konkretnego, żeby tak widzieć zgromadzenie. Żyd widział ten czas, w którym był Pan Jezus na ziemi i widział tysiącletnie królestwo. To, co dla nich było niewidoczne, to właśnie jest czas zgromadzenia. I ten psalm 8 pokazuje nam tego, o który się pyta Pan Jezus. I on mówi w wierszu 5, czymże jest człowiek, że o nim masz staranie? Kimże on jest? A kim to jest człowiek? Słaby, kruchy, którego dotykają różne biedy, choroby. A co najgorsze, to wewnątrz ma pożądliwość, taką moc ciała. I te pożądliwości, co prawda zostały one w tym grzechu pierworodnym, się rozwinęły i są w każdym człowieku. One zwykłego człowieka sprowadzają tylko w ten obszar zadowolenia siebie samego. No i jest jeszcze coś potężnego w tym człowieku? Własne ja. Ja. Najważniejszy. Decydent. Nikt się nie liczy. Ja. To jest to, co jak się później dowiemy, zostało złamane, gdy narodził się nowy człowiek.
Teraz pisze dalej w następnym wierszu: lub Syn Człowieczy. I teraz powstaje pytanie, a czym się to różni człowiek od Syna Człowieczego? Wrócimy się do początku stworzenia. I tam jest w pierwszym rozdziale, w 26 wierszu, moment stworzenia człowieka. Uczyńmy człowieka. Ta liczba mnoga już sama w sobie mówi, że udział w tym mieli wszystkie boskie osoby. Co wynika z pierwszego rozdziału, gdy Duch Boży unosi się nad wodami. I teraz uczyńmy człowieka. W tej Radzie Bożej była myśl uczynić człowieka. I tam jest teraz napisane, na obraz swój i na podobieństwo, w wierszu 26, podobnego do nas. To jest trudny moment tego wiersza, bo podobnego do nas to Bóg już widział takiego człowieka, który był podobny do Boga, czyli bez grzechu. To było w myśli Boga, wiecznej myśli Boga, posiadać właśnie takiego człowieka podobnego do nas, czyli bez grzechu. Gdzie? Przy sobie. Tam jest miejsce dla tego stworzonego człowieka. Ale dokładnie wiemy, co się stało w ogrodzie Eden. Człowiek przez nieposłuszeństwo popadł w grzech. I teraz rozważmy jeszcze jedną rzecz. W stworzeniu Bóg mówi: stwórzmy człowieka. Czyli wniosek prosty, myślę, że każdy to teraz powoli będzie mógł zrozumieć: Adam nie był synem człowieczym. Pytanie się jawi, dlaczego? Bo Galacjan 4,4 tłumaczy, że to musi być narodzony z niewiasty. Tam był stworzony, a Syn Człowieczy jest narodzony z niewiasty. I w tym psalmie drugim, 8, widzimy w wierszu 6: uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Tam też to akurat tam pisze od Boga, od aniołów. I teraz musimy to sobie wytłumaczyć, co to znaczy niższy od aniołów. Czyli człowiek jest w stworzeniu niższym od aniołów w podstawowym względzie, gdy zgrzeszył. Bo gdyby nie zgrzeszył, mógłby żyć w niewinności i tam nie był określony czas jego życia. Ale skoro zgrzeszył, a to jest proroctwo, które mówi o czymś, co Bóg dokona, czyli ten Syn Człowieczy, o którym tu jest mowa, o którym Bóg wciąż rozważał. Bóg, to ja mówię w sensie boskości, bo później jest jeszcze człowiek, gdzie pełnia bóstwa, wypełnia tą czystość tego, który otrzymał ciało od Boga, list do Hebrajczyków 5. Aniołowie nie umierają, a Syn Człowieczy umiera. I w tym wierszu Bóg widzi już to, co musi nastąpić, by te myśli z pierwszej Księgi Mojżeszowej, podobnego do nas, mogły się ziścić, żeby człowiek mógł zająć miejsce w tym obszarze, gdzie nigdy dotąd, dopóki nie zostało wykonane dzieło krzyża, człowiek przebywał. Nigdy. To było przestrzeń łono Ojca, jedność Ojca i Syna.
majestacie, chwale równie. Dlatego ta wdzięczność, o którym żeśmy powiedzieli, ona rozbudza w każdym narodzonym człowieku tę powagę, tę dostojność, skąd i dokąd przybywa ten, żeby się ze mną spotkać, gdy byłem grzesznikiem. Musiał opuścić niebo, żeśmy słyszeli. Rozważał pytanie, czy jest w ogóle człowiek zdolny do tego, żeby mógł rozważyć, że tą całą majętność pozostawiam, czyli tam pisze w tych 8 rozdziale Pieśni nad Pieśniami, te wszystkie skarby, te, co miał, pozostawia. Czy byłby jakiś człowiek, kto by to wzgardził? No niestety, wszyscy tym wzgardzili. Niewyobrażalne. Ale wzgardzili, bo nie zauważyli tej piękności, która była w nim. Oni widzieli zewnętrznego człowieka. Izajasz pisze, w nim nie było nic. Czemu byś jego żądać mieli? To jest do dzisiaj aktualne. Mało jest takich, którzy dostrzegają coś, co było tym pięknym dla Boga w tym Synu Człowieczym. Co byśmy w nim mogli odnaleźć? Nie widzą tej przestrzeni, którą rozświetla dopiero to życie tego nowego stworzenia. Ono daje światło w sferze poznania tej boskiej osoby. Czyli widzimy go mniejszym od aniołów. Druga myśl, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Czyli widzimy dokładnie dwa miejsca. Ziemia, niebo, uniżenie i wywyższenie. I teraz ten prorok przez Ducha Bożego widzi rzeczy, które się dopiero dokonają, one się jeszcze nie dokonają. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk Twoich, nad dziełami rąk Boga. Ten Syn Człowieczy, ten człowiek narodzony z niewiasty. On przychodzi do Izraela i w Izraelu było wiele takich tytułów, które by w jakiś sposób określały Pana Jezusa. Dla Izraela on był królem, on był Mesjaszem, ale to nie są te najwyższe, bym powiedział, stopnie wywyższenia tej boskiej osoby. Bo on był dla Izraela tylko królem. A dalej czytamy w Słowie Bożym, że on będzie w objawieniu 19:11 może to jest, Panem Panów i Królem Królów. Zobaczcie, jak wysoko wynosi Bóg tego zgardzonego, nieprzyjętego, o którymśmy mogli częściowo dotykać człowieka, który tu przyszedł na ziemię, by wypełnić plan Boga i pozyskać mnie, ciebie. I ty to tak słyszysz, ty, który jesteś nowo zrodzony, czy już w twoim sercu nie otwiera się ten obraz wdzięczności? Pierwsze, to jest proste. Ja myślę, że to jest bardzo proste. Po pierwsze, otwiera ci się ta myśl, żebym nie poszedł na wieczne zatracenie. Nie dotyczy to fizycznego odejścia z tego świata. Wieczne zatracenie. Tu już nie chodzi o czas ziemski. Tu chodzi o wieczność. Nie możemy w ogóle sobie wyobrazić, co to jest ta wieczność. Są tylko trzy takie miejsca, co dotykają tej
tej myśli i chwała Bogu, bo kto wie, czy byśmy może sobie coś nie dodali, czy nie chcieli upiększyć to, co Bóg w wieczności przygotował dla tych, którzy Go przyjęli, nieprzyjętych, przyszedł do własności jako Mesjasz. I co dalej czytamy? Skoro został nieprzyjęty do swojej własności jako Mesjasz, idzie dalej jako Syn Człowieczy. I w tym momencie otwiera się cała przestrzeń już nie tylko do narodu wybranego, dla wszystkich narodów tej ziemi, bo jak już wspomniałem, w tym objawieniu 19:11 jest napisane Pan Panów, Król Królów. Ten człowiek, ten, który tutaj przyszedł i uniżył się aż do śmierci, otrzymuje, jeśli tak powiem, zapłatę Boga, który go wynosi na tron chwały i siedzi po prawicy Bożej. Człowiek po prawicy Bożej, tego nigdy nie było. I w tym człowieczeństwie przez całą wieczność będziemy widzieć pełnią myśli Boga w ofierze, w uwielbieniu, w zbawieniu. Cóż może się zrodzić, gdy tam będziemy w tej wieczności? To objawienie 5 mówi, tam już nie będzie modlitw, tam nie będzie życzeń, tam będzie hołd i uwielbienie. Wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Ta zapłata, jak już wspomniałem, Bóg w niej otwiera tą przestrzeń niepojętą dla tego człowieka, który jest w niebie. I nigdy, nigdy nie zapominajmy, że ten uwielbiony człowiek to boska osoba. Wieczny Bóg, który przychodzi tu w tej miłości, by zetknąć się z tym biedą. I on otrzymuje jako człowiek panowanie nad dziełami rąk Jego. Wracamy do myśli z pierwszego rozdziału. Dzieła rąk Jego to jest stworzenie, nad całym stworzeniem. Tam zawiódł pierwszy Adam, on przez grzech utracił panowanie nad stworzeniem. Ale tu pisze nad dziełami rąk Jego. Czyli widzimy i w tym aniołów, to też jest stworzenie. Tego Adam, gdyby był posłuszny, nie mógłby nigdy uzyskać. Ale Pan Jezus jako człowiek w niebie, ta boska osoba, ma panowanie nad wszelkim stworzeniem i aniołami. Nie ma panowania nad zgromadzeniem. Bo zgromadzenie to jest ta droga perła, którą On kupił, Bóg sobie kupił krwią własnego, jest Jego. I dla zgromadzenia jest On tylko głową. Ale dla całego stworzenia jest głową wszystkiego. Efezjan 4, albo 14, gdzie jest napisane zginam kolana przed Ojcem wszelkiego stworzenia. Tu chodzi o to. Na zgromadzenie On jest za głowę. Wyobraźcie teraz sobie, jaką wartość dla Boga przedstawia to, co On sobie nabył. Możemy znów otwierać tę przestrzeń dziękczynną dla Boga i podziwiać, jaką wartość masz Ty, ja, my dla Boga. Nie dosyć, że przyszedł, wycierpiał, umarł,
a my, grzesznicy, nagle wprowadzeni w ciało, w Jego ciało, jesteśmy świątynią ciała Jego, stanowimy nagle taką wartość. Przedtem możemy sobie to rozwinąć i w ten sposób, że sprzedał wszystko i przyszedł, by kupić. I teraz jeszcze myślę z psalmu drugiego. Tam jest taki wiersz 7. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Co to jest za chwila? To jest to dokładnie, co anioł mówi do Marii Gabriel, że narodzi się. Łukasz 1, może 35. Narodzi się Zbawiciel. Dziś się zrodziłem. To jest chwila narodzenia Syna Człowieczego na ziemi. Ale jak będziemy dalej widzieć i przekładamy te myśli do listu do Hebrajczyków 5, tam pisze: Bóg mi ciało zgotował. Żadnego udziału człowieka w tym. Nie ojciec mi zgotował, Bóg mu, temu człowiekowi ciało zgotował. No skoro już to wiem, ty to wiesz, no więc względem żadnego człowieka nie będziesz jakieś uwielbienie znosić do tych ziemskich istot, co w niektórych kręgach są czczone. Skoro Bóg mu ciało zgotował, to ja znów w tej przestrzeni mojego dziękczynienia wielbię Boga, że nic w tym nie miał udziału człowiek. I teraz jest napisane, cośmy już tam wyczytali, ale jeszcze powróćmy do wiersza 2. Powstają królowie ziemscy i książęta, zmawiają się swoim przeciw po Panu i pomazańcowi Jego. To widzimy cały ten czas życia Pana Jezusa tu na ziemi, przeciwko Mesjaszowi, ale również jeszcze raz diabeł wznieci te wszystkie siły tych Jego sług, by jak magnes przyciągnie do siebie, by ich znów wystawić przeciwko pomazańcowi. Objawienie 19 i 20. Czyli jak Pan Jezus się narodził z niewiasty, to musimy jeszcze do tego otworzyć Ewangelię Jana, rozdział 1. I tam pisze: tam pisze i jest świadectwo dla każdego z nas, słowo, które było na początku, było u Boga, czyli inaczej mówiąc, jest to myśl o komunikacji, żeby otworzyć tą przestrzeń zrozumienia, kim jest On, więc Bóg musi mówić. Ale to słowo, cała ta myśl Boga, ciałem się stało. To musi być człowiek, który mówi do ciebie, do mnie, do Żydów mówił, ciałem się stało. Ale on nie mówi nic, co by było jego, jak tam dalej czytamy w Ewangelii Jana, tylko to, z czym, w jakim obszarze się ma poruszać w przyzwoleniu Ojca. Mówię tylko to, co Ojciec chce, żeby zostało wypowiedziane. I tu widzimy te wszystkie cechy, o których co nieco już powiedzieli, że to było na początku wieczności u Boga. I tam, w tej wieczności, Bóg imiennie widzi wszystkich już. Bóg nie patrzy na ten czas rodzenia się nowego stworzenia, czyli nowonarodzonego z grzesznika człowieka. Bóg widzi tę pełnię. Wszystkich widzi. Bóg widzi, wydaje słowo, wypełnienie, wieczność. Tak to widzi Bóg.
i wszystko, co przez nie powstało i przez niego, nic by nie powstało, co powstało, bo w nim było życie. I teraz wracamy do psalmu 33, gdzie jest napisane: rzekł i stało się życie. I ten, który tu był, tym ta pełnia bóstwa zamieszkać Boga, bo to była czystość, jakśmy się mogli dowiedzieć, na uwielbieniu baranek niewinny, ten teraz jest tym życiem Twoim, moim i naszym. I znów chwała Bogu, znów możemy dziewczynie wiedzieć. Całe szczęście, że życie wieczne jest we mnie. Ono jest skryte w Bogu, trzeci rozdział listu do Kolosa. Chwała Bogu, niedostępne przez żadne moce. Z Chrystusem, Ty i ja, my jesteśmy skryci w Bogu. To jest życie wieczne. Ta cecha istoty Boga, którą On musiał, bo chciał, włożyć w tego, którego wyratuje, by mógł w tym życiu wiecznym egzystować tam, gdzie jest, siedzi po prawicy tronu Bożego Syn Człowieczy. Teraz zapewne sobie przypomnimy taką sytuację, co każdy zna, na szkółkach to też chyba też jest może opowiadane. Był sobie taki człowiek w Dzieje Apostolskie 7, nazywał się Stefan. Szczepan. I kto to jest ten Szczepan? To wszystko dzieje się, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, już po krzyżu. I teraz widzimy ostatni apel Boga do narodu żydowskiego. Mówi im Szczepan: pochód pójdzie. Ale to był naród twardego karku i oni nie byli w stanie się skłonić. Zabić by się dał, ale pokutować względem tego, co został zabity, pokutować. No i co tam widzimy w tych wierszach 7 rozdziału Dziejów Apostolskich? To jest wiersz 55. On zaś, ten Szczepan, który im wszystko przypomniał od początku, od praojca. A oni słuchając go, wiersz poprzedni, pisze, zgrzytali zębami. Oni mieli taki zwyczaj wyrzucać rok do góry uzewnętrznie, to całe oburzenie, które było w tej złości i nienawiści do tego, którego Bóg posłał. Będąc pełen Ducha Świętego, utkliwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą. Zatrzymujemy się w tej chwili i wiecie, to jest to, co Pan Jezus mówi w 17 rozdziale, że On dał nam chwałę swoją. Ale w jedności zgromadzenia czytamy w objawieniu, że On widzi oblubienicę, czy zgromadzenie mające chwałę Bożą. I widzi Jezusa stojącego po prawicy Bożej. My wiemy, że Pan Jezus siedzi na tronie chwały, a tu widzimy, że stoi. Pytanie jest proste. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli prorok był w dobrym stanie, to on zawsze stał w gotowości, jak to Eliasz, stał w gotowości do wykonania polecenia Boga. I wracając do tej myśli z 7 rozdziału Dziejów Apostolskich, widzimy, że Żydzi dla Żydów, Pan Jezus wciąż stoi przygotowany, by przyjść do tego narodu. A jak i kiedy się to może wypełnić? To jest napisane w Rzymian 11,
kiedy poganie wyjdą w pełni. Inaczej mówiąc, do tego czasu ten umiłowany naród nie jest odrzucony, on jest jakoby odstawiony do czasu, a zajmuje się Bóg zgromadzeniem. Był taki człowiek, również gdy Pan Jezus był już jeszcze na ziemi, to już z Ewangelii Jana poczytamy, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, on się to nazywał, Natanael, Pan Jezus spogląda, idzie sobie człowiek, Żyd, i mówi do niego, to jest prawdziwy Izraelita. I teraz wytłumaczmy sobie to słowo, co to znaczy prawdziwy, gdy Bóg, czyli Pan Jezus, ta boska osoba mówi, bo znając myśli serca i przestrzeń jego myśli i sumienia mówi, w którym nie ma zdrady. Wiecie, jak mało takich było w Izraelu, w którym nie było zdrady. Ale tutaj akurat jest Natanael i mu mówi, zdziwiony ten człowiek. Tak jakby nie ktoś powiedział ciebie, czy komuś z nas, którzy mamy już nowo, życie znowu narodzone, przeniesione na drugą stronę śmierci, gdyby mi powiedział, gdyby się skąd ty mnie, Panie Jezu, znasz, to Bóg mi by, Pan Jezus by odpowiedział, w wieczności przed założeniem świata cię znałem. On teraz mówi do Natanaela. Oto, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdzie byłeś pod drzewem figowym. To też jest taki znak dla Izraela, to drzewo figowe, jak Pan Jezus był na tej ziemi. To był, nie był czas owoców dla drzewa figowego, dlatego on przechodząc widzi, że nie ma owoców, to drzewo usycha. I skoro ta odpowiedź dotknęła tego Izraelity, w którym nie było zdrady, skoro taka odpowiedź, czy następny powód do wdzięczności czy dziękczynienia, skoro Bóg mi to podpowiada, ja cię znałem już w wieczności przed założeniem świata, to nastąpić musi otwarcie uwielbienia czy dziękczynienia. Teraz w taki sam sposób odpowiada Natanael. Mistrzu, inaczej mówiąc, nauczycielu, tak jakby wprowadził go w myśli Pan Jezus tego Natanaela i on odpowiada, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Tyle wiedział, Syn Boży i Król Izraela. Syn Boży, kto to jest? On ma również dwa znaczenia. W liście do Rzymian czytamy o Synu Bożym, ale my znamy po pierwsze Bóg, Syn objawiony w ciele, wieczny majestat w miłości Ojca. W tej Radzie Bożej jest pytanie, kto nam pójdzie w jedności myśli. Pan Jezus mówi ja. Ale jest również Syn Boży w tej postaci, co mówił Natanael, bo to się odnosi do ziemi, narodzony z niewiasty. Powracając do myśli z Ewangelii Łukasza 1, tam jest napisane, co ten anioł mówi, Synem Bożym nazwane będzie. I potwierdzenie w liście do Rzymian, przez zmartwychwstanie, przez moc zmartwychwstania będzie utwierdzone, że On był Synem Bożym, czyli tym, który się narodził tu na ziemi, wciąż to dotyczy ziemi. Tamta rzecz o wiecznym Synu Boga dotyczy wieczności. I On przez zmartwychwstanie jest potwierdzony, bo żyje, żyje w niebie. Ale nie byłoby to miłujące serce Boga otwarte, gdyby Pan Jezus nie rozświetlił w myśli tego Natanaela, bo on mówi, czy wierzysz, że
powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Bo Szczepan wie, że to widział. Te rzeczy stojącego Pana Jezusa tam, w tym majestacie chwały. Wie, że to widział. On zapytał Natanaela, czy ty wierzysz? Czy ja cię już przedtem widziałem? A czy ty, ja, czy my wierzymy, że Bóg ciebie, mnie znał imiennie przed założeniem świata? Wierzysz w to? Tylko to się rozwija w czasie. Może jeszcze wielu tych przejrzanych, to jest ten list do Rzymian, od wiersza 29, ale się nie miał, 8 rozdział, tam jest wszystko to rozwinięte, przejrzanych, powołanych. Czyli jest jeszcze wielu takich, co będą dopiero powołani. By ta pełnia, ten ostatni kamień do budowy kościoła została dołożona. Ten ostatni kamień został dołożony. Ponieważ powiedział też do niego, on widział tę niewiastę, czy on, Pan Jezus znał myśli i tego Natanaela i mu już teraz mówi, już nie czy wierzysz, no mówi, dalej powiadam wam. On mówił, że te wszystkie to obok tego są. Wam ujrzycie. Tu była wiara potrzebna, a teraz jest fakt. Ujrzycie, czyli to jest coś, co naturalny człowiek kiedyś będzie widział. I co ujrzą? Otwarte niebo i anioł Boży zstępujący i zstępujący na Syna Człowieczego. Rozdział 19 objawienia i widziałem niebo otwarte. I to wszystko się ziści. Ziści w tym, co oni wiedzieli, że będzie tysiącletnie królestwo, ale nie wiedzieli, że ten, który do nich mówił, był i żył między nimi, to właśnie jest ten, który przyjdzie w chwale z aniołami mocy jego i z wierzącymi. Z tobą, z nami przyjdzie. I świat to zobaczy. Będą widzieć, kogo przewodli. Pan Jezus nie tylko przyjął ciało i krew, nie tylko umarł i zmartwychwstał, ale przede wszystkim, żeby otworzyć niebo dla człowieka. Czym by było niebo? Czym by było niebo, gdyby tam nie było widzialnego Pana Jezusa? Sfera duchowa. Jan, Ewangelia, rozdział 3. Wiersz 13. A nikt nie wstąpił do nieba. Tylko ten, który stąpił z nieba. Nikt nie stąpił do nieba. Żaden nie stąpił do nieba. Tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy, teraz trzeba znów dopisać, bo tego nie mamy w polskich Bibliach, który jest w niebie. Który jest w niebie. Bóg, Syn wiecznej miłości przebywał zawsze w łonie Ojca. Będąc tu na ziemi, był zawsze w łonie Ojca. I on jest w niebie. Bo nikt nie wstąpi, nie ma takich myśli, że ktoś tam może wstąpić do nieba. Musiał wstąpić ten, który wstąpił, ten, który przyjął ciało i krew, by ciało uwielbione, nie ciało i krew, uwielbione ciało w tym nowym stworzeniu mogło zająć wieczne miejsce w domu Ojca. Tam nikogo nie było z człowieka. Tam będzie każdy nowonarodzony człowiek. I co jest moim czy w twoim sercu? Czy nie jest wdzięczność dla Boga? Nie możemy w ogóle sobie wyobrazić wieczności. Trudno to sobie wyobrazić. Tam można dodawać różne cyfry, nawet sobie nie wyobrażamy, ile zęby mogły mieć. To niczym są dla wieczności. Nic. Który jest w niebie. I teraz,
pouczając tego, który miał pytanie, to jest taki człowiek wymieniony, Nikodem, który mając wątpliwości, a bał się Żydów, przychodzi po kryjomu do Pana Jezusa, jakoby chciał powiedzieć to poznanie, które posiada. My wiemy. Oni wszystko wiedzieli. My wiemy, mówią faryzeusze. Kim był Mojżesz? My wiemy. Ale kim ty jesteś? Nie rozpoznali. Zewnętrznie. Mina chrześcijanina. I co jest chrześcijaninem? Rączki sobie złoży i siedzi gdzieś tam. I co jest chrześcijaninem? Chrześcijanin to wewnętrzna piękność tej córki. Tej oblubienicy. Córki córeczkiej dla Żydów, a oblubienicy dla Pana. Tam nic nie dołożysz. Tam nie upiększysz nic z tego. Albo to masz w nowym życiu podarowane, albo tego nie masz. Bóg to widzi. Jeśli to tak jest, to znów jest w moim czy w twoim sercu uwielbienie, że nie przyłożyłem ani palca do tego, żeby być piękniejszym dla mojego oblubienica. Jeśli dwóch ludzi się spotyka, różnego rodzaju, czy odmiennego rodzaju, i rodzi się w nich coś, co to później spaja tych dwóch w jedno, to jeśli to jest czyste, jeśli to ma Boży podkład, jeśli to ma zrozumienie i pozwala tej miłości w tym obszarze zadziałać, to nic nie dodawaj. Ty musisz tam się tą barwiczką podkreślać swoje piękności, tak jak to Żydówka robiła. On ją słyszy. Delikatność słów, rozmowy. On czuje. Jeśli to tak jest, to i również na tym świecie ktoś zadbał o, w tych myślach o takich dwóch, to znów jest uwielbienie do Boga. Bo oni są jedno przed Bogiem i mają wieczny cel. A my nie czekamy na śmierć, my czekamy na Pana Jezusa.